Witajcie, kochani, na wtorkowych poczytankach. Z racji tego, że włączyliśmy się w ogólnopolską akcję czytania Jerzycjady, która potrwa do 7 czerwca, dzisiaj zapraszam Was bardzo serdecznie na łyk herbaty oraz garść informacji z domu rodziny Borejko. A będę Wam dzisiaj czytała fragment książki Małgorzaty Musierowicz pod tytułem Kwiat Kalafiora. Zapraszam serdecznie. Było to ostatnie popołudnie roku 1977. Gabriela i Ida wędrowały sobie ze swoimi zakupami przez ulicę Poznania, a wokół nich w szarym powietrzu unosiły się upojne sylwestrowe fluidy. Restauracje, kawiarnie, świetlice, kluby studenckie, sale konferencyjne, stołówki zakładów pracy, Wojska Polskiego, Służby Zdrowia, Milicji Obywatelskiej i ORMO, jadalnie szkolne i liczne klasopracownie oraz wszystkie inne nadające się do tego celu pomieszczenia udekorowano bladymi serpentynami z ubocznej produkcji papierniczej, zegarami wyciętymi ze styropianu i obowiązkowo wskazującymi za 5-12 dowcipnymi malowidłami o podtekście uczuciowym lub frywolnym koszmarnymi kominiarzami ze szczotką, a także gigantycznymi maseczkami z brystolu, wysmarowanego czarną plakatówką i posypanego tak zwanym błyszczem. Zakupiono ogromne ilości napojów alkoholowych i Pepsi-Coli, ryb w galarecie, pieczeni rzymskiej i sałatek garmażeryjnych. Wszystko wokół dyszało oczekiwaniem szampańskiej nocy. Po chodnikach i jezdniach całego miasta, dławiąc się w kłębach niebieskawych, czarnych i brunatnych spalin samochodowych, tupały tysiące zaaferowanych obywateli PRL, taszcząc w zgrabiałych dłoniach paczki, siatki i butelki. Do kas sklepowych płynęły strumienie żywej gotówki, powiększając tylko ogólne zamieszanie. Przed zakładami fryzjerskimi i wewnątrz nich odbywały się sceny dantejskie. Gdzie indziej znów dowieziono szampana i to powodowało natychmiastowe utworzenie się na chodniku wiru o kilku epicentrach. Przechodni mieli w oczach gorączkowy blask, melanż podniecenia łowieckiego i nadziei na odwrócenie nurtu codziennej byle jakości przy pomocy szaleństw sylwestrowych. Tak stanowczo było coś w powietrzu tego popołudnia. Nawet Gabrysia przypomniała sobie, że zaproszono ją na prywatkę. Zaproszenie pochodziło od Joanny, kuzynki, która zawsze telefonowała po Gabrysie na kilka dni przed planowanym przyjęciem. Niestety, przyjęcia tej prywatki były zazwyczaj tak ekskluzywne, że Gabrysia z reguły na nie nie chodziła, gdyż po prostu nie miała w co się ubrać. Na przykład, gdyby zdecydowała się pójść do Joanny dzisiejszego wieczoru, miałaby do wyboru albo swoje całkowicie bezpretensjonalne dżinsy Odra, albo szkolną spódniczkę w kolorze granatowym, zresztą już przykrótką. Postawa człowieka wobec dóbr materialnych oraz przedmiotów konsumpcyjnych nie zawsze zależy od jego widzimisię. Kiedy na przykład człowiek jest częścią wielodzietnej komórki społecznej o umiarkowanych dochodach i nieumiarkowanie lekkomyślnym do nich stosunku, rozsądnie czyni, przybierając wobec wyżej wspomnianych dóbr postawę lekceważącą i nawet wyniosłą. Gabriela właśnie to zrobiła. Ponadto ujęcie takie bardzo odpowiadało jej naturze wyzbytej kokieterii i nacechowanej pewną nonszalancją. Gabrysia była całkowicie zadowolona zarówno ze swej rodziny, jak i ze swej sytuacji życiowej, a na prywatkę przecież od początku pójść nie zamierzała. Zamierzała zostać w domu i poczytać sobie ze smakiem pożyczoną od ojca fizjognomikę Arystotelesa. A na prywatkę przecież od początku pójść nie zamierzała. Zamierzała zostać w domu i poczytać sobie ze smakiem pożyczoną od ojca fizjognomikę Arystotelesa. Ci, którzy mają małe oczka, bywają nikczemni, wnioskuje się o tym z przykładu małp, smacznie przeczytała Gabrysia. Nie znała milszego sposobu czytania niż w pozycji leżącej na brzuchu, przy czym pod brodę należało sobie podłożyć zwiniętą poduszkę, żeby kark nie zdrętwiał. Ida szukała czegoś w szafie i zareagowała natychmiast. Te, uważaj no, bo ja ci powiem, co wnioskuję z twojego przykładu. Mama, Gaba mi robi przytyki.
Gaba, nie róbcie przytyków, powiedziała machinalnie mama Borejko, przechodząc przez pokój z odkurzaczem w ręce. Matka czterech córek, z których każda miała wyraźnie zarysowaną osobowość, pani Mila Borejko, zachowywała względną równowagę ducha tylko dzięki specjalnemu systemowi wypracowanemu przez długoletni trening psychiczny. Wszelkie konflikty między córeczkami przyjmowała mianowicie do wiadomości tylko powierzchownie. Inaczej po prostu nie zdołałaby przetrwać w tym młynie. Coś takiego. Ona nie odróżnia Arystotelesa od przytyku. Zaśmiewała się Gabrysia, a słowa jej przechodziły przez wierzchnie rejony maminej świadomości, wpadając jednym uchem, a wypadając drugim. Ida warknęła ze złością, ryjąc oburącz w szafie. Kiedy się złościła, miała oczy jak zielone lampki elektryczne, a jej czupryna, przypominająca bezładne zwoje miedzianych drucików, zdawała się samoczynnie iskrzyć. Dwie córki państwa Borejków były rude, Ida i Natalia. Dwie pozostałe, Patrycja i Gabriela, były blondynkami, jak mama. Co do rudego taty Borejki, który z biegiem lat stał się siwawy, uważał on, że cztery córki to i tak sporo jak na wytrzymałość pojedynczego ojca i całe szczęście, że nie są to cztery rude córki. Los, twierdził tata Borejko z właściwą mu filozoficzną pogodą, litościwie nie zechciał do monotonii płci przydawać monotonii ubarwienia. W istocie, każda z córek miała łepetynę innego koloru. Gabriela odznaczała się bujną strzechą krzywo przyciętych, jasno popielatych kosmyków. Ida była ruda jak wiewiórka, zaś mała Natalia mawiała o sobie, że jest pomarańczową blondynką i było to trafne określenie. Jej włosy były dokładnie koloru marchewki. Najmłodsza Patrycja była zasadniczo podobna do barakowego aniołka z różowego alabastru i zgodnie z tym wokół pulchnej buzi miała wijące się złote loczki. Ha! Wrzasnęła nagle Ida głosem piskliwym. Ja przepraszam, że zakłócam spokój, ale znów ktoś ruszał moje rajstopy. Ci, którzy mówią głosem miękkim i bezdźwięcznym, bywają łagodni. Wnioskuje się o tym z przykładu owcy. Ci zaś, którzy mówią głosem wysokim i wrzaskliwym, bywają narwani. Wnioskuje się o tym z przykładu kóz. Przeczytała Gabrysia z prawdziwą przyjemnością. Słuchajcie, no kozy nieszczęsne, gdzie jest wasz ojciec? Nasz nieszczęsny ojciec jest w mieście razem z naszymi nieszczęsnymi siostrami, odparła Gabrysia, wiertując Arystotelesa. Usiłują nabyć kiełbasę. Ten człowiek oszalał, stwierdziła mama zwięźle. Stratują mu dzieci w kolejce. Nasz nieszczęsny ojciec nie będzie stał w kolejce, wyjaśniła Ida. Pulpecja jest jedyna na podbijanie tłumów. Miała tu na myśli pięcioletnią Patrycję, słodkie dzieciątko o stalowym charakterze, typowy wykwit lat 70. Wykwit ten potrafił się rozpłakać na zawołanie, kiedy kolejka napierająca zwartą masą na ladę domagała się niedopuszczania do niej wszystkich starców, kobiet w ciąży, inwalidów z dziećmi na ręku. W takich chwilach zaprawiona w bojach dziecina wybuchała płaczem tak przekonywującym, że zdetonowana kolejka milkła i nie wydawała już okrzyków na temat dużej dziewczynki, która bynajmniej nie musi być trzymana na ręku, lecz przeciwnie, samodzielnie może ogonkować posalceson i wątrobiankę. Odkurzacz się zepsuł, stwierdziła mama z irytacją. Gabrysia podniosła oczy znad książki, bo w głosie mamy zabrzmiała nutka dziwnego rozdrażnienia. Było to też coś niepokojącego w jej wyglądzie. Mama zawsze była mała i bardzo szczupła, lecz dziś wydawała się jeszcze bardziej mizerna i nieswoja. Mama miała nieco ponad 40 lat. Wyglądała na więcej, gdyż jej twarz nosiła ślady wszystkich trosk i kłopotów, których nie dopuściła do głębi świadomości. Tylko oczy były w jej twarzy młode, świeciły miłym, dobrym, błękitnym spojrzeniem, bo zresztą i mama była osobą miłą i dobrą, tylko niesłychanie apodyktyczną. Była małym domowym tyranem, pełnym skoncentrowanej energii, wiecznie czymś zajętym i niezłomnie oddanym swojej dużej rodzinie. Tym dziwniejsza była jej dzisiejsza apatia, bo to, co u kogo innego mogło być poczytane za stan normalny, u mamy oznaczało właśnie apatię i marazm. Wzdychając i masując sobie okolice żołądka, mama Borejko stała bezczynnie pośrodku pokoju i wpatrywała się w odkurzacz. Wreszcie otrząsnęła się, wzięła ze stołu książkę, skontrolowała jej tytuł i przewróciła kilka kartek. — Kto to kupił? — spytała. — Co takiego? — Drugą i trzecią młodość kobiety. Przez chwilę panowała cisza. Ja, wyznała wreszcie Ida, chrząkając zażenowaniem. Gabrysia zaniosła się chichotem, po czym wsparła brodę o poduszkę.
Ci, którzy mają pośladki wąskie i kościste, Gabrysia zaniosła się chichotem, po czym wsparła brodę o poduszkę. Ci, którzy mają pośladki wąskie i kościste, podjęła głośno. No mamo, teraz sama słyszysz, ta jędza mnie bezustannie poniża. Gaba, nie poniżaj. Arystoteles, powiedz jej mamo, żeby sobie lepiej fizykę poczytała, bo nigdy nie wylezie z tej dwójki. Gaba, poczytaj sobie lepiej fizykę, powiedziała mama, bo nigdy nie wyleziesz z tej dwójki. Westchnęła i skrzywiła się boleśnie. Co u licha, jakoś kiepsko się dziś czuję. Słuchajcie, dlaczego żadna z was nie zna się na elektryczności? Dlaczego ja muszę stać na środku pokoju z nieczynnym odkurzaczem? Dlatego, że go nie włączyłaś do kontaktu, odgadła błyskotliwe Gabrysia, choć miała dwójkę z fizyki i wstręt do prądu elektrycznego. Mama z niezadowoleniem skonstatowała, że Gabrysia ma rację. Po czym udała się do sąsiedniego pokoju, by włączyć wreszcie odkurzacz. Lecz dotarłszy tam, od razu o nim zapomniała i usiadła w fotelu, trzymając się za brzuch. W mieszkaniu Borejków zapadła cisza. Boże też cichło, powoli, lecz wyraźnie. Mrok na ulicach gęstniał, nabierając tonów granatowych. Nie rozjaśniało go nawet najmniejsze światełko ulicznej latarni, ponieważ na przełomie lat 77 i 78 cały kraj oszczędzał energię elektryczną. Za to pokój, w którym znajdowały się Ida i Gabrysia, był oświetlony wprost rzęsiście. Pokój ów miał ściany koloru zielonego, co z trudem można było dostrzec pod patyną lat. Był to pokój wąski, wysoki, umeblowany bez przekonania. Zawierał dwa tapczany, szafę trzydrzwiową, wielkie biurko, stół i dwa krzesła wyściełane. Wszystko w charakterystycznym i cenionym przez znawców stylu lat 50. naszego stulecia. Meble te w dawnym mieszkaniu Borejków zapychały ze szczętem niemal całe M4. Tu, w jednym z trzech pokojów szacownej mieszczańskiej kamienicy z roku 1914, wymienione wyżej sprzęty ukazywały całym bezwstydem ubogie swe wdzięki. Borejkowie zamieszkali tu przez niespełna dwoma miesiącami, ulegając namowom swej starej znajomej, pani Trak, która po śmierci męża postanowiła przenieść się do mieszkania mniejszego i wygodniejszego. Lekkomyślni jak zwykle Borejkowie zgodzili się na zamianę, podniecani myślą, że czynsz w owym starym mieszkaniu kwaterunkowym jest o wiele niższy niż opłata za mieszkanie spółdzielcze. W tym aspekcie z prawem wygrali, lecz pod wszystkimi pozostałymi względami raczej nabito ich w butelkę. Co było nieuczciwością o tyle względną, że Borejkowie po prostu nie uważali się za pokrzywdzonych. Mieszkanie miało kaflowe piece, do których węgiel trzeba było zdobywać podstępami i szantażem, po zdobyciu zsypywać do piwnicy, a następnie wnosić codziennie w kubełkach do mieszkania. Jednakże ten mankament był dla Borejków jedynie źródłem ukojenia i zachwytów. Czyż mogło istnieć bowiem coś rozkoszniejszego niż ciepły piec z pięknych starych kafli, do którego tak błogo przytulić się plecami w mroźny wieczór zimowy? Podobnie spaczone widzenie rzeczywistości przejawiali ci beznadziejni nieżyciowi lokatorzy w odniesieniu do rozmamłanego i grożącego wybuchem piecyka w łazience, który ich zdaniem był prześlicznym, mosiężnym zabytkiem niemieckiej secesji, podłóg spróchniałych i wymagających ustawicznego pastowania, lecz jakże miło skrzypiących pod nogami. Sufitów z kurzem osadzającym się złośliwie na gipsowych stiukach i girlandkach, ale cóż za rozkosz obudzić się rano i ujrzeć nad sobą coś tak różnego od stropów żelbetowych z rurami kanalizacyjnymi i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowym mankamentem mieszkania była okoliczność, że remontowano je zapewne w latach 20. Rychłej zmiany sytuacji remontowej raczej nie przewidywano. Ojciec Borejko, filolog klasyczny i bibliotekoznawca, był ostatnim człowiekiem, który mógłby zbić majątek. Mama od urodzenia Natalii przestała pracować w biurze i zajęła się wyłącznie domem oraz wychowywaniem córek, ściboląc na maszynie dziewiarskiej swetry i czapki, co zlecała jej spółdzielnia pracy Świt. I który to rodzaj zarobkowania, aczkolwiek nie krępujący, nie należał bynajmniej do popłatnych. Na całe szczęście rodzina Borejków była tak umęczona spółdzielczo-osiedlowym betonem, że nowe mieszkanie podobało się wszystkim nawet w obecnym stanie. Podobało się zresztą nawet osobom bardziej życiowo zaradnym niż ci fantaści. Każdy, kto pobywał w nim choćby pół godziny, wychodził pełen uznania dla jego przytulności, urody i nieokreślonego wdzięku, jakim oddychał tu każdy kąt.
Nie zdawało sobie przy tym sprawy, że podobne cechy miałoby każde mieszkanie tej rodziny i że wrażenie przytulności nie rodziło się bynajmniej w umeblowaniu czy dywanach. Przytulnie było po prostu z tymi ludźmi, niezamożnymi, niezaradnymi i pozbawionymi siły przebicia. To dlatego goście u Borejków siedzieli zawsze dłużej niż wypadało, ani jeden z nich zasiedział się i do późnej nocy, choć często jako jedyny poczęstunek wjeżdżała na stół herbata i chleb z dżemem. Zresztą fakt, że w nowym mieszkaniu było więcej miejsca i że nareszcie można było zapraszać wszystkich gości, jakich miało się ochotę zobaczyć, stanowił dla każdego z Borejków źródło nieustającej uciechy. A to się czuło.